Pomachajcie! Proszę Państwa, jesteśmy w miejscowości Mścichy. Rolnicy przyjechali podziękować dla posła Kazimierza Gwiazdowskiego za to, co zrobił dla polskich rolników. Zagłosował za piątką Kaczyńskiego, która niszczy polskie rolnictwo, niszczy polski eksport wołowiny. Rolnicy przywieźli obornik, słomę. Proszę Państwa, poseł Gwiazdowski jest wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa. Zasiada też w Komisji Środowiska. Dobrze zna nasze problemy, a jednak głosuje przeciw nam. Bardzo dobrze zna problemy Biebrzańskiego Parku Narodowego i rolników z Doliny Biebrzy, którzy są krzywdzeni przez Biebrzański Park Narodowy. Ustawiane są tam przetargi na dzierżawę łąk. 50 milionów złotych rocznie wypływa z Biebrzańskiego Parku Narodowego w ręce ludzi z układu. Rolnicy zapraszają posła na rozmowy, ale jak widzimy... Jak się zachowuje? To nie jest Polak! To jest zdrajca polskich rolników! Zdrajca Polski! Rolnicy panu tego nie wybaczą! Ale proszę! Pan wyjdzie! Gwiazdowski, zdrajca wsi. Co panowie? Dać? Gwiazdowski, zdrajca wsi! 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 Specjalne przygotowanie. Chwilę, uwaga. Nam zostaje tylko gnój z tej produkcji. To jest wielka krzywda dla polskich rolników. Pan sobie w Sejmie ma pachnącą pracę. Nam praca śmierdzi, ale my pracujemy, bo wiemy po co. A na chudzi to wiaderko.
czekamy na policję? Tak kończą zdrajcy. Dobra zmiana się skończyła.